GKM Grudziądz kontra Motor Lublin. Na to spotkanie zapraszają najserdeczniej Marcin Kuźwicki i Michał Korościel. Kuźbiku, i teraz twoim zadaniem jest przekonać nas, że to będzie widowisko nad widowiskami. Moim zdaniem nie trzeba nikogo przekonywać. Patrząc na sytuację w tabeli, GKM Grudziądz rozpoczyna serię meczów o życie. Speaker rozpoczyna wydzieranie się, bo to Grudziądz rozpoczyna ten mecz tak, jak sobie wymarzył. 4-2. I Jakobsen wjechał w taśmę, tak? Czy kto inny? Raczej Jakobsen, tak. Ruszał się też Nicky Pedersen. Pedersen rozpędza się bardzo dobrze. Zmarznik zostawia miejsce Nicky. Pludra wziął z zaskoczenia wszystkich, w tym ciebie, bo już byłeś gotów ogłosić, że Jack Holder dowiedzie ten jeden punkt do mety. Bartosz Bańbur zamknięty delikatnie pod płotem, teraz upada Bartosz Bańbur, ajajaj, będzie wyścig przerwany. Kończąc wątek Bartka Bańbora, chciałbym zacytować wielkiego Ertona Senne, wiesz, co mi się przypomniało. Dawaj. Erton powiedział, jeżeli widzisz lukę i w nią nie wjeżdżasz, nie nazywaj się kierowcą wyścigowym. Bartek lukę zobaczył, wjechał, a że nie wydało, zdarza się. Koło Kacper Łobodziński czy Grzelak? Łobodziński! Ale Grzelak kombinował nieźle, należą mu się brawa, 5-1 dla Grudziądza. Ale zobacz na sytuację Jakobsena. Pierwszy wyjazd na tor, od razu Zmarznik po lewej stronie. Wjechał w taśmę, mówi, no dobra, trudno, później będę miał po prawej Grzelaka. Wyjeżdża, patrzy, znowu Zmarznik, no ile można? I oddychaj, chłopie, głęboko, nie aż tak! Bartosz Zmarznik wjeżdża pod trasienkę, będzie kontra Vadima. Spróbuje raz jeszcze z tego krawężnika. Teraz nie da rady, Bartosz Zmarznik już to raczej załatwił. Stralińczyk czy Pludra to wytrzyma, zamyka krawężnik. Kacper Pludra może nie do końca w ten sposób, bo trochę szerzej Pludra to wiezie. 5-1 dla GKM-u, prowadzą 8 punktami. Szał w Grudziądzu. Już Cierniak jest blisko, Zmarznik idzie w krawężnik i pokazuje koło, leży Max Frick. Łokciowanie Niki, wyszedł z tego cało, ale zrobiło się miejsce na Cierniaka. Niki, jak za starych dobrych lat przeleciał. On jest z przodu, za nim jest Mateusz Cierniak, a Łobodziński przed Lindgrenem. Co tu się dzieje? 4-2 prowadzi GKM Grudziądz. Koło niego stał Hampel czy Frick, w miarę równo, ale chyba jednak z przodu The Australijczyk. Czugunow też nieźle się ogarnął. Jarek Hampel pod Fricka i będzie go odwoził i zaczyna się karuzela. Hampel z przodu, Frick przecinka, długa śna prosta, wjeżdża pod Hampela i odbija pierwsze miejsce. Hampel zostaje w płocie, korzysta z tego Czugunow. Grudziądz znowu ma 5, Hampel zamknięty teraz pod płotem, ależ mocno go potraktowali. Czerwony i niebieski z przodu, ekstaza na stadionie, a Hampel robi długą prostą. Czugunow to ogarnie, jest przed Jarosławem Hampelem. Frick, Czugunow, 5-1, chociaż jeszcze jedno okrążenie. Tyle się działo, myślałem, że to koniec. Jarek Hampel idzie szerzej za Czugunowa, raz jeszcze odjeżdża teraz z wyjścia Gleb Czugunow. Jeszcze tylko ostatni łuk, Czugunow to dowiezie, 5-1, Grudziądz wygrywa i sytuacja gości jest już naprawdę nieciekawa. Poszli Jakobsen nieźle, on jest pierwszy, Frick zjeżdża do krawężnika i czerwony i niebieski z przodu rozpędzają się żużlowcy motoru. Po dużej zamyka tam Lindgrena Frick i znowu czerwony i niebieski znowu to zrobili. I zmierzamy do końca biegu numer 11, Freddy czy Frick? Frick, Grudziądz wygrywa znowu 5-1, Kuźbik, pytałem żartobliwie, teraz pytam poważnie, czy oni się biją o bonus? Tak, teraz już jak najbardziej biją się o bonus. Matematyka też już jest po stronie GKM-u. Frick zablokował Lindgrena, owszem, ale on go zablokował przy pomocy Frederika Jakobsena, bo wjechał pod swojego kolegę z pary, powiedział, ej, przesuń się. I zmusił Frederika do obrania troszeczkę szerszej ścieżki, którą akurat miał zamiar pojechać Frederik Lindgren. Wiesz co, Robert Lewandowski kiedyś strzelił gola Krychowiakiem, a teraz Frick zablokował Lindgrena Jakobsena. Tak, tak. Poszli, dobrze idzie Jacki, dobrze próbuje teraz Jędko Pludra, go tam przez przypadek wypchnął Jack Holder z przodu. Mateusz Cierniak próbuje kroić po krawężniku, ale na razie wygląda to na 4-2 dla drużyny lubelskiej. Jack Holder jest na czele, obejrzał się, Pludra bija Cierniak.
Motor wygrywa 4-2 i musi uciekać przed Bartoszem Zmarnykiem. Zmarnyk ma już prosto długaszną. Zmarnyk wchodzi pod Pedersena, ale trochę wyhamował, jakby nauczony tym doświadczeniem, że tak pojechał z Frickiem i skończyło się wykluczeniem. Tymczasem Czugunow przed Fredim Lindgrenem, a Bartosz Zmarnyk będzie szykował kolejny atak na Nikiego Pedersena. Będzie budować prędkość od nowa. Niki Pedersen za chwilę będzie kończył trzecie okrążenie. Zmarnyk teraz po płocie. Ostatnie kółko. Co zrobi Zmarnyk? Leci po dłużej. Czy tam się da zbudować prędkość? To musi być finalny atak. Zmarnyk pod Pedersena, ale nie na tyle, żeby go wystraszyć. Niki, czy Zmarnyk? Niki, czy Zmarnyk? Niki Pedersen! Jeżeli czytaliście kiedyś bajkę o Kopciuszku i zastanawialiście się, jak to było, jak ten Kopciuszek bawił się na balu u pięknego księcia, no to właśnie tak, jak bawi się dzisiaj GKM. Kopciuszek dzisiaj w Grudziądzu już skradł serce księcia, a jak zdobędzie bonus, to od razu za niego wyjdzie, Kuźmik. Kopciuszek bawi się na balu od 8 lat i nie chce wyjść. Tak, dokładnie. I nie, w ogóle nie zważa na to, że o północy miał być w domu. No właśnie. Poruszamy, kto najszybciej, Czugunow. I teraz Jędko rozpędza się po płocie, lekko go postawiło, ale buduje prędkość. Wadim Tarasienko już jest na miejscu trzecim za Cierniakiem, a z przodu Gleb Czugunow. Wadim przykleja się do krawężnika. Wadim Tarasienko, Grudziądz znowu na dwóch pierwszych pozycjach. Czugunow i Tarasienko, a Cierniak wyrzucony gdzieś szerzej. Tarasienko teraz jedzie śladem Czugunowa, przez to musiał delikatnie wyhamować. Czugunow, Tarasienko i napierający Cierniak. Nie da rady, czy nie da rady? 5-1 dla GKM-u i w tej chwili GKM ma, uwaga, uwaga, siedzicie głęboko w fotelach, to siedźcie, 22 punkty przewagi w 15. Wystarczy remis, żeby zdobyć punkt bonusowy. Kopciuszek bawi się jak nigdy w życiu. Czasem z przodu Zmarnyk przed Pedersenem. Holder trzeci. Frick atakuje Holdera i to może być atak na punkt bonusowy. Jeżeli wyrwie Holderowi ten jeden punkt, a jest bardzo blisko, to będzie bonus. Wyrywa w tym momencie. Jack Holder oczywiście jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jeszcze prostuje, jeszcze szuka długiej, długaśnej, prostej. Ale to Frick jest szybszy i w tym momencie punkt bonusowy jedzie w czerwonym kasku na maszynie Maxa Fricka. To się dzieje, proszę Państwa. To nie są mrzonki, to nie są bajki. To jest Speedway. Grudziądz wygrywa i ma punkt bonusowy. Wielkie, wielkie chwile kibiców zgromadzonych przy ulicy Hallera. GKM dokonał czegoś, co przed meczem wydawało się naprawdę niemożliwe. Wielkie brawa za heroizm dla Maxa Fricka. Znam żużlowców, nie będę wskazywał palcem, ale znam żużlowców, którzy po takim kontakcie w pierwszym łuku by się położyli. Być może nawet byli obecni na torze w tym biegu. Kto wie? A Frick mimo wszystko nie poddał się i zrobił to, co żużlowiec takiej klasy zrobić powinien, czyli rzucił się w pościg za Jackiem Holderem. I proszę mi teraz wytłumaczyć, czym jest żużel. Rozrywką, emocjami, spektaklem. Natomiast nie jest na pewno wytłumaczalny racjonalnie. No nie. Proszę zobaczyć dla tych kibiców. Grudziądz z nożem na gardle ograłby Manchester City Pepa Guardioli w finale Ligi Mistrzów. Tak. Nie, ale to co mówiłeś wcześniej, trzeba się zastanowić nad KSM-em w Ekstralidze, bo ja mam już dosyć jednostronnych widowisk. Tak, no nie może tak być. Jedna drużyna buduje sobie skład za nie wiadomo jakie pieniądze, druga przyjeżdża osłabiona, no i jak to się mogło skończyć inaczej w zasadzie? O rety, proszę Państwa, to jest taki mecz, który będziemy pamiętać bardzo długo. Bardzo dziękujemy za dziś. Michał Korościel. Marcin Kuźbicki, dziękujemy serdecznie i zapraszamy do naszego studia. Dziękujemy panowie, tak jest. Panowie, pozdrowienia jeszcze dla kibiców, którzy będą to oglądać. Pozdrawiamy serdecznie. Dla takich meczów warto śledzić PGE Ekstraligę i generalnie żużelek jako taki. Michał? Zgadzam się z przedmówcą. To wszystko, co chcesz powiedzieć? Nie, jeszcze mi oddaj jedynkę.